Kajetana ujawnia swoją tożsamość. Następnie dźga Teresę w plecy i ginie w pożarze podpalonym przez Urszulę. Zapowiedź hiszpańskich odcinków Akacjowa 38, Kajetana po ujawnieniu, że jest córką Fabiany, znika w powietrzu podczas groźnego pożaru. Wszystko wskazuje na jego tragiczne zejście ze sceny. Zapowiedzi Akacjowa 38 dotyczące bieżących hiszpańskich epizodów są dramatyczne, gotowe ujawnić nam, co stanie się z ciemną damą mydła, która powoduje tyle bólu i smutku w życiu mieszkańców Akacji 38, a w szczególności Teresy Sierra, która jest prawdziwą Kajetaną Sotelo Rus. Dobra nauczycielka robi wszystko, co w jej mocy, aby odzyskać tożsamość, która została jej bezprawnie odebrana w dzieciństwie na skutek błędu, jeśli tak można to określić, przez Fabianę. W odcinkach nadawanych na LA1, Ursula wydaje się, pod każdym względem, nową mroczną damą z trudnej dzielnicy. Poślubiła bogatego jubilera Jaimea Aldeja, który jest niczym innym jak biologicznym ojcem fałszywego Kajetaną. I zdradził swojego byłego sojusznika. Ciała Germana Emanueli faktycznie, dzięki śledztwu Mauro i zeznaniom Ursula, wreszcie odnaleziono w krainie, na której stoi szkoła utworzona ku czci pamięci małej Carloty de la Serna. Kajetana, świadoma, że można ją oskarżyć o śmierć męża i siostry Pabla, wyznała panom i panom z Kaje Acacias, że jest Anitą, córką Fabiany, i jednocześnie podała Teresę jako tę, która przez pomyłkę przechodzi wyjechała dla córki prestiżowego rodu Sotelo Rus, którego członkowie zginęli w strasznym pożarze. I tu następuje zwrot akcji. Jak zapowiadają smakowite zapowiedzi, Ursula wkrótce doradzi Kajetanie, aby zabiła Teresy, przyczynę całego jej zła. Ale, to będzie tylko pułapka. Akacjowa 38, Ursula zdradza Kajetanę, w jednym z naszych poprzednich spoilerów ogłosiliśmy, że w Hiszpanii wreszcie osiągnięto punkt zwrotny w związku ze smutną historią związaną ze śmiercią Germana Emanueli. Ursula, bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowana, by zemścić się na ciemnej damie, wyjawiła Mauro San Emitirio i Teresie, gdzie ukryto i zakopano zwłoki dobrej pokojówki i utalentowanego lekarza, a mianowicie pod szkołą, którą zbudował fałszywy Sotelo Rus, wspomnienie małej Carloty. Po ekshumacji szczątków dwojga kochanków Mauro w uniesieniu wyjaśnił Teresie, że kiedy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok ich ciał, Kajetana nie będzie miała ucieczki. Oskarżona o podwójne morderstwo bogata dama będzie zmuszona spędzić resztę swoich dni za kratkami. Ale, czy naprawdę wszystko tak będzie? Akacjowa 38, Jem Aldej, biologiczny ojciec Kajetany, rozpoczyna związek z Ursulą. Ale jest coś więcej. Ursuli w bieżących hiszpańskich odcinkach Akacjowa 38 udało się wyśledzić biologicznego ojca Kajetany, bogatego jubilera o łagodnym i życzliwym charakterze, imieniem Jem Aldej. Mężczyzna, wdowiec z dwójką dzieci o imionach Samuel i Diego, jak zobaczymy także w TVP2, powita Ursulą w swoim życiu, gdy odkryje, że kluczem do osobistego poznania córki, którą miał od urodzenia, jest niegodziwa guwernantka. Kelnerka, w której zakochał się jako młody mężczyzna, z którą miał krótki, ale intensywny romans pozamałżeński. I nie trudno się domyślić, że mowa o Fabianie.
Urszula będzie szantażować mężczyznę, mówiąc, że jeśli zaprowadzi ją do ołtarza, wyjawi mu tożsamość małej dziewczynki, teraz już dorosłej szlachty, której nigdy nie chciał rozpoznać. Jem, trawiony wyrzutami sumienia i poczuciem winy, zdecyduje się zaakceptować kompromis. Ale, oboje nie będą musieli mieć do czynienia z przyrodnim bratem Kajetany, Samuelem, który podejrzliwy wobec dwuznaczności nowej partnerki ojca zdecyduje się zbadać jej mroczną przeszłość i teraźniejszość. I, ujawni szokującą prawdę, zapowiedź Akacjowa 38, Blanka sieje spustoszenie w życiu Ursuli. Samuel odkryje, że Ursula ma tajemniczą córkę o imieniu Blanka, którą umieściła w sanatorium psychiatrycznym. Chłopiec, nieustraszony i odważny, nie zawaha się za nią podążać i ją uratować. W dniu ślubu z Jaimem, który odbędzie się bez wiedzy Kajetany, Fabiany, Mauro i Teresy, Ursula uwierzy, że w końcu udało jej się osiągnąć ważny kamień milowy. Kiedy jednak wróci do domu, zaskoczy ją gorzka niespodzianka, odkryje, że dzięki Samuelowi jej córka opuściła szpital psychiatryczny. Jem po różnych wahaniach zdecyduje się powitać w swoim życiu tajemniczą córkę Ursula i zaproponuje jej wprowadzenie się do jego luksusowego domu. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego Ursula zamknęła córkę w szpitalu psychiatrycznym? Dlaczego zawsze trzymał ją z daleka od swojego życia? Poza wątpliwościami i podejrzeniami, które z pewnością zostaną jak najszybciej rozwiane i wyjaśnione, ogłaszamy, że pomiędzy Blancą i Samuelem narodzi się głęboka i szczera przyjaźń, która z biegiem dni przerodzi się w miłość. Zapowiedź Akacjowa 38, Kajetana ujawnia swoją prawdziwą tożsamość całej okolicy i oczernia Teresę Sierra. Kajetana, gdy odkryje, że śledczy prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Germana i Manueli chcą przeprowadzić sekcję zwłok szczątków dwojga młodych kochanków, pogrąży się w najmroczniejszej udręce. Fabiana złoży jej obietnicę, zawsze będzie ją wspierać, nigdy jej nie opuści. Kobieta przestraszona, bojąc się, że resztę swoich dni spędzi w więzieniu, a nawet wyląduje na szubienicy, będzie rozważać sprytną kontrposunięcie, oczernić Teresę, aby nie pozwoliła jej wygrać. Po odkryciu, że troskliwą nauczycielką jest prawdziwa Kajetana Sotelo Rus, postanawia wyjawić wszystkim swoją prawdziwą tożsamość. Tak więc pewnego pięknego dnia zaprosi do swojego domu całą okolicę i podczas spotkania ogłosi, że ma na imię Anita i jest córką Fabiany. A odnośnie Teresy z przekonaniem stwierdzi, że kobieta błędnie podaje się za spadkobierczynię prestiżowej rodziny Sotelo Rus, ale w rzeczywistości jest niczym innym jak niegodziwą manipulacją, kłamcą, która robi wszystko, aby zyskać posiadanie tożsamości, która do niej nie należy. Sąsiedzi, gdy poznają jej prawdę, zaczną patrzeć na nią z wielką podejrzliwością i uważać dobrą nauczycielkę za fałszywą i intrygantkę. Zapowiedź Akacjowa 38, gniew Teresy, hipotezy Mauro na temat końca Kajetany, Teresa, słysząc tę wiadomość, wpadnie we wściekłość, ale Mauro, jej kochanek, będzie próbował pokazać jej pozytywną stronę wyznania ciemnej damy, które tylko częściowo jest zgodne z prawdą. Dla San Emiterio przyznanie się do bycia córką skromnego woźnego jest równoznaczne z utratą władzy i prestiżu w Akacjowa. I będzie prorokował, że Kajetana w wyniku tego, co zostało ujawnione, może stracić poparcie wszystkich wpływowych ludzi w sąsiednich krajach. Politycy i prawnicy zwrócą się przeciwko niej.
a śledczy, którzy badają smutny los Germana i Manueli, wreszcie będą mogli swobodnie przeprowadzić sekcję zwłok lekarza, którą Kajetana, jako żona i spadkobierczyni Germana, zablokowała, oraz siostry Germana. Kropka. I faktycznie, to naprawdę się stanie, zapowiedź Akacjowa 38, Teresa dźwignięta przez Kajetanę. Kajetana zaraz po spowiedzi zacznie serdecznie pozdrawiać kobiety i mężczyzn z ukochanej okolicy, mówiąc im, że zamierza wyjechać, zmienić swoje życie, szukać szczęścia gdzie indziej. Przed wyjazdem spotka Urszulę, która zmusi ją, aby została jeszcze trochę. Powie jej, że udało jej się odszukać biologicznego ojca i poprosi ją o napisanie listu do Teresy, w którym zachęci ją do przybycia do jej domu na ostateczne pożegnanie, ale tak naprawdę, aby móc ją zabić. Inaczej mówiąc, Kajetana wpadnie w pułapkę Disenty. Dobry nauczyciel i mroczna dama, jak zapowiadają hiszpańskie zapowiedzi, znajdą się razem w luksusowym apartamencie Akacjowa 38. Tutaj, w uścisku najślepej wściekłości, ciemna dama wbije Teresie nóż w plecy. Kobieta upadnie na ziemię i straci przytomność. Właśnie w tym momencie przybędzie Jem, gotowy na spotkanie ze swoją porzuconą córką. Ursula jednak niepostrzeżenie rozpocznie swój okrutny plan. Odpali bombę. Od eksplozji wybuchnie straszny ogień i zacznie pożerać wszystko. Wszystko to stanie się właśnie wtedy, gdy Mauro, czytając wyniki sekcji zwłok, dowie się, że rzeczywiście i bez wątpienia straszna Kajetana zabiła Germana i Manuele. Zapowiada Akacjowa 38, śmierć Kajetany, Mauro i wielu innych mieszkańców Kaje Akacjowa uda się do mieszkania Kajetany, aby ugasić pożar. Teresa znajdzie się w warunkach, które sugerują najgorsze. Desperacja inspektora będzie wielka, a Fabiany niepocieszona. W Kajetanie zostanie znaleziona tylko jej sukienka. Po niej i jej biologicznym ojcu nie będzie już śladu. Po ugaszeniu płomieni śledczy będą mogli jedynie potwierdzić śmierć damy z Akacji, gdyż jej ciała już nigdy nie odnajdziemy. I spontanicznie pojawia się pytanie. Czy Kajetana naprawdę nie żyje? A może dzięki pomocy ojca udało jej się zwyciężyć? A Teresa? Czy dobrej nauczycielce uda się uratować? Desperacja Mauro i Fabiany z powodu smutnego wydarzenia, które spotkało ich bliskich, będzie naprawdę najmroczniejsza. Tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że Kajetana powróci, że wcale nie jest martwa, jak się uważa, i że powróci do hiszpańska dzielnica gotowa zemścić się za przyczynę wszystkich jego cierpień, czyli Urszuli. I zadajemy sobie pytanie, czy Urszula zostanie nową mroczną damą okolicy? Załóżmy, że to jej córka Blanka wrabia ją w jej okrucieństwa. Dziewczyna tak naprawdę skrywa sporo tajemnic związanych ze swoją przeszłością, mogła wiele wycierpieć z powodu matki i żywić do niej bardzo głęboką nienawiść. I nie zapominajmy o Samuelu, który nieustraszony i odważny, jak pokazuje, być, mógłby zacząć badać dziwny ogień Akacjowa 38. Wreszcie jest inny aspekt, który zasługuje na naszą pełną uwagę. Nie wiemy, czy Kajetana zdołała porozmawiać ze swoim prawdziwym tatą przed, czy po wybuchu bomby.
Ta dramatyczna fabuła ma wiele, a może nawet zbyt wiele, ciemnych stron, które zasługują na głębsze zbadanie dzięki nowym spoilerom. Wreszcie, skoro każdy sezon ma swoich głównych bohaterów, czy ten z Teresą, Mauro i niegodziwością Ursuli i Kajetany w centrum fabuły naprawdę się skończył? Zobaczymy. Będziemy badać tajemnicze zniknięcie i przypuszczalną śmierć ciemnej pani z Akacjowa 38, ale przede wszystkim spróbujemy zrozumieć, jaki los, smutny czy szczęśliwy, spotka zamiast tego Mauro i Teresę. Już niedługo powrócą zapowiedzi Akacjowa 38 hiszpańskich odcinków, aby zaspokoić wszystkie wasze ciekawostki. Gorące pozdrowienia!